Siema, jestem Bro, to jest kolejny odcinek na moim kanale, no i wracamy do pojedynku menadżerów, oczywiście z Shadowem. Jest to piąty odcinek z tej serii, ale pierwszy odcinek w FIFA 23 oczywiście. W tym odcinku zmierzy się Gattuso z Pirlo. Jeżeli nie znacie zasad tej serii, no to oczywiście macie je na ekranie, ale myślę, że większość z Was zna, no bo troszkę tych odcinków już wleciało. Oczywiście zapraszam też do Shadowa, pamiętajcie o łapeczkę w górę, subskrypcjach, wbijajcie na Discorda naszego Strefa Karier i nie przedłużam już, lecimy do kariery. Ok, jeśli chodzi o moje pierwsze okienko transferowe, no to już Wam pokazuję, jak to wygląda. No i zaczynam od największego transferu, czyli James Maddison za 53 miliony, wart 48. Stwierdziłem, że Anglicy w Milanie, no był Tomori, znaczy jest Tomori, więc stwierdziłem, że kupię mu kogoś po prostu z tego samego państwa. Także przychodzi Maddison, potrzebowałem skrzydłowego, więc idealnie. Paketa, że oczywiście zawodnik, którego Gattuso trenował, pierwszy z nich, kupiony za 40 milionów, jako wartość to 60. Aczkolwiek jego wartość była niższa, jak go kupowałem. No ale i tak kupiłem go poniżej wartości, więc bardzo, bardzo fajna cena. Dalej, Pedro Porro. Potrzebowałem właśnie też prawego obrońcy, więc przychodzi on do nas za 39 milionów. Wartość 46, także ponownie udało się kupić poniżej wartości. Dalej, sprzedany Rebic. Zobaczcie za ile. Ponad dwukrotność wartości. Naprawdę transfery Gattuso w tym okienku były rewelacyjne. No 40 baniek za Rebicia to są ogromne pieniądze. Sprzedany Florenzi za 18 do Realu. Sprzedany Krunic za 16 do Leicester. Sprzedany Origi. No oczywiście on dopiero co przyszedł, ale wiecie, no to nie jest poziom Milanu, przynajmniej w FIFA. No i reszta to wiecie, tutaj jakieś sprzedaże za 3 miliony, także nic ważnego. Jeszcze pokażę Wam skład. Na pewno będzie trzeba jeszcze kupić środkowego obrońcę w tym sezonie, bo Kierowi już spada ocena. Będzie trzeba też pomyśleć o napastniku, no bo nasza dwójka Ibra, Giroud jest dosyć wiekowa, ale generalnie skład wydaje mi się wygląda solidnie. Trzech podstawowych zawodników pojawiło się w Milanie. Jeśli chodzi o styczniowe okienko transferowe, no to kupiłem tylko jednego zawodnika, jest nim Frank Kessié, czyli oczywiście zawodnik, którego trenował już Gattuso, także 2 na 2 jeśli chodzi o tą rzecz. No i oczywiście jest to były zawodnik Milanu, także kolejny powrót, tak samo jak Paqueta, tak samo Kessié. No kupiłem go w styczniu, także pół roku w Barcelonie nie pograł, nie spisał się i po prostu wrócił do Milanu, myślę, że całkiem realistyczne. Kupiony za 48 milionów, tylko że on był wart, jak go kupowałem, 50, także no leciutko poniżej wartości, ale generalnie transfer i tak spoko. Milot Gash, on ma 69 overalla, tylko że jego jedynym problemem jest to, że ma niski potencjał. Nie wiem, jak się rozwinie, więc mimo tego, że no ten overall jest wysoki, to ten potencjał nie wróży dobrze, ale no wygląda całkiem spoko, jak na połówkę sezonu. Jeśli chodzi o ligę, no to tutaj jesteśmy na trzecim miejscu, ale tylko 3 punkty straty do Juventusu, także myślę, że jeszcze do nadrobienia, tym bardziej, że jesteśmy dopiero co po połowie sezonu, więc myślę, że damy tutaj radę. Super Puchar Włoch, wygrywamy z Interem 5-4 pokarnych i to się nazywa EA Sports Super Cup, także chyba zabrakło licencji. Coppa Italia, to też chyba nie jest licencjonowane, ale tutaj jesteśmy w ćwierćfinale, zagramy z Frosinone. No i jeszcze oczywiście Liga Mistrzów, tutaj wyszliśmy z grupy, drugie miejsce, no i trafiliśmy na Manchester City, także tutaj może być ciężko, ale no powalczymy. No myślę, że Manchester City z takimi wzmocnieniami, jakie zrobiliśmy, jest do pyknięcia. A co do jeszcze Kessiego, którego kupiłem, to zastanawiam się, czy nie dać go na środek obrony, bo może tam grać, a nam akurat obrońcy brakuje. Okej, okay, w letnim okienku transferowym dokonaliśmy tutaj trzech większych transferów. Przyszli João Cancelo na prawą obronę, Niklas Zyle do środka obrony i na atak Cristiano Ronaldo, ponieważ potrzebowałem jakiegoś drugiego mocnego napastnika ze względu na formację, którą tutaj wskazuje Transfermarkt, jeśli chodzi o Andrea Pirlo. No, sprzedałem kilku tutaj zawodników, głównie doświadczone tutaj gwiazdy takie jak Bonucci, Sandro czy Cuadrado, którzy no już lepsi nie będą, więc to była ostatnia szansa na to, żeby wycisnąć z nich jakiś hajs. No i oprócz tego paru młodych graczy, którzy no nie graliby w tej drużynie większej roli. I to tyle, jeśli chodzi o letnie okienko. Jeśli chodzi o zimowe okienko, to tutaj dokonałem dwóch transferów. Przyszedł Rodrigo Bentancur, za niego zapłaciłem 3 miliony i oddałem na wymianę Rabiota oraz Ricardo Sotil, lewo skrzydłowy, ponieważ trochę mi brakowało tutaj skrzydłowych do rotacji w Juventusie. I z klubu odeszło dwóch zawodników, Arkadiusz Milik został odwołany przez Marsylię z wypożyczenia i tak samo zrobiło PSG z Leonardo Paredesem. Przejdziemy sobie tutaj do naszej obecnej sytuacji w lidze. Prowadzimy tutaj 61 punktów, drugi jest Milan, zaledwie 47 oczek, także no tutaj jest bardzo duża przewaga i mistrzostwo no już jest praktycznie pewne. Pucharze gramy w ćwierćfinale z Lazio, a w Lidze Mistrzów fazę grupową tutaj wygraliśmy,
i w 1/8 trafiamy na Real Madryt, także to oznacza, że Real Madryt tutaj musiał na drugim miejscu zakończyć. No to jest zaskoczenie. Barcelona, która wychodzi z grupy, i Bayern dopiero na trzecim. Ciężki rywal, ale nam jak na razie idzie dosyć dobrze, chyba jeszcze nie przegraliśmy meczu w ogóle w tym sezonie, także no są naprawdę spore szanse, że coś tutaj w Lidze Mistrzów ugramy. Okej, jesteśmy już pod koniec mojego sezonu, no i jak widzicie, jestem w kalendarzu i przede mną jest jedno spotkanie. Jest to finał Ligi Mistrzów. Stwierdziłem, że przesymuluję to w kalendarzu na żywo, no bo symulowałem tak do któregoś tam dnia maja i patrzę, jestem dzień przed finałem Ligi Mistrzów, więc stwierdziłem, że zrobię to na odcinku. Z Liverpoolem. Także Liverpool AC Milan. No i dobra. Wolę, żebyś wygrał. Symuluję. Byle nie Liverpool. Wygrałem 3-1. Wygrałem 3-1. Także tutaj wszystko udokumentowane. No i teraz sprawdźmy, jak to wygląda w lidze. Ja jeszcze nic nie patrzyłem, bo no bo nie patrzyłem po prostu. W Serie A jest na trzecim miejscu, także jest Liga Mistrzów. 8 punktów do Juve straty. Okay. Także tutaj Juventus. Juventus. Juventus wygrywa. Okej, spoko. Drugi Inter i tyle samo punktów co ja, czyli 85. Jeśli chodzi o Super Puchar, to tutaj wygrałem 5-4. No to już wiedziałem akurat, bo to było wcześniej. 5-4 pokarnych z Interem. W Pucharze Anglii odpadam w półfinale z Juventusem. Czego? Także w jakim pucharze? Anglii, co? Boże, w Pucharze Włoch odpadam w półfinale 2-1 z Juventusem w meczu. Także tutaj punkciki za Ligę Mistrzów są. Jeśli chodzi o skład, no to on wygląda następująco. Kupiłem na prawe skrzydło Madisona, już ma 86 overalla. Stwierdziłem, że Anglik będzie pasować do Tomoriego. Kupiłem, jako zawodnik, którego trenował Gattuso, Kessiego. I on gra u mnie na środku obrony. Ciekawie. No i tak samo zawodnik, którego trenował już Gattuso wcześniej, to Paqueta. Oczywiście on ich trenował w Milanie, teraz wrócił do Milanu, i także Paqueta jest na SPO, 86 overalla już. No i generalnie bardzo fajnie się rozwinęli. On jest w pierwszym, gra? Tak, Paqueta 86 i on gra w pierwszym, nie? Bo tak był Brahim, ale Brahim na początku miał tam chyba 7-8, więc stwierdziłem, że potrzebuje wzmocnienia. A Kessie przyszedł dopiero w styczniu, nie? A ładnie się rozwinął ten Paqueta w ogóle. No. Ile on ma potencjału? Mi się wydaje, że nie miał. Nie wiem, wydaje mi się, że on może mieć 8-7, no ale Tomori u mnie ma 8-8, Menion ma 90, Hernandez ma 8-9, Leo 8-8, także ładnie się rozwinęli. Jeśli chodzi o strzelców, na pierwszym miejscu Leo 21 goli i generalnie może jest królem strzelców Ligi Mistrzów, to muszę sprawdzić. Potem Maddison 18 goli, 10 asyst i Giroud, który myślałem, że będzie rezerwowym, ma 18 goli i 3 asysty, no ale minus 4 do overalla. Giroud jest zawsze mocarny. Tak, no właśnie nie wiem, co z nim zrobić, bo dużo strzela, ale no overallowo jest słaby, nie? Najlepszy strzelec w lidze, no to Vlahovic, 30 bramek, ale mnie interesuje Liga Mistrzów, bo tutaj mogę być. Jest Leo, królem strzelców, 9 bramek, także tutaj kolejny punkcik. Jeśli chodzi o juniora, to mam już go w składzie, bo marudził tam. No ja tak samo, też już swojego przerzuciłem. No i jest to Milot Gashi, 71 oceny ogólnej. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że ma potencjał poniżej 80, nie? Także potencjał bardzo niski. A może ktoś tam inny się rozwinie, nie? Bo no tam, mam nie jeszcze masz jednego. Tam jeszcze oprócz niego. No, 65 taki jeden. No, ale no to tyle u mnie i zobaczymy, jak to wygląda u ciebie. Okej, także czas teraz na moje podsumowanie sezonu. Zaczynamy tutaj od Ligi Mistrzów, ponieważ wyświetliła się od razu jako pierwsza. No, Ligę Mistrzów udało mi się zwyciężyć. O kurde, to tak samo jak ja. Tutaj, to jest 3-1 z Juventusem, z Chelsea wygrana. Wcześniej pokonany Liverpool, Manchester City i w 1/8 Real Madryt. W ogóle wygrałem grupę. I trafiłem w 1/8 na Real Madryt. Oni zajęli drugie miejsce. Było kilka takich dziwnych tutaj wyników w Lidze Mistrzów. Spadł chociażby Bayern Monachium. Oni dalej grali w Lidze Europy i tej Ligi Europy nie wygrali. Przegrali w finale z United. Ligę Włoską też udało mi się wygrać. 12 punktów przewagi nad Napoli. W tych ostatnich meczach, jak już miałem pewne mistrzostwo, to stawiałem dosyć na rezerwowych zawodników. Ogólnie miałem problem. A to ty symulowałeś? Ty symulowałeś? Znaczy, no jak już miałem zapewnione mistrzostwo, no to te mecze ligowe robiłem na szybkiej symulacji, no tam sobie zmieniałem skład, żeby mogli odpocząć mi na Ligę Mistrzów. Ja wszystko w kalendarzu leciałem. I puchar też wygrałem i mam potrójną koronę, za to tam jest chyba dodatkowy punkcik. A super puchar? A w super pucharze mnie nie było. O, a ja byłem, jakim cudem? No bo ty jesteś Milanem, nie? I Milan dobra, zapomniałem, że ty jesteś Juventusem, dobra, zapomniałem.
No tak, Juventus super pucharze nie grał. I tak, w lidze najlepszym strzelcem został Dusan Vlahovic, 27 goli. Kurde. A w lidze mistrzów, czy tutaj udało się, czy nie? No nie udało się. Lewandowski był królem strzelców, miał 10 bramek. Mój najlepszy zawodnik miał 8, zajął drugie miejsce. No to tak, transfery, których ja sobie tutaj dokonałem. João Cancelo na prawą obronę za 110 milionów. Niklas Zyle za 72 miliony. Też nie myślałem. Na środek obrony. I dwóch zawodników, którzy tutaj byli wcześniej trenowani przez Pirlo. Miałem troszeczkę tutaj ciężko, jeśli o to chodzi, bo Pirlo trenował Juventus zaledwie przez pół sezonu, więc miałem ograniczoną pulę zawodników, bo całkiem spora część z nich nadal w Juventusie gra. No to zdecydowałem się na Rodrigo Bentancura. Za niego zapłaciłem 3 miliony i oddałem na wymiankę Rabiota. Oprócz tego wrócił Cristiano Ronaldo. O, proszę. Za 35 milionów ściągnąłem go tutaj na atak i mam teraz z przodu duet Ronaldo Vlahovic. Najlepszym strzelcem mojej drużyny został Dusan Vlahovic, 36 goli, 9 asyst. Cristiano Ronaldo 33 gole, 11 asyst. Kurde, jak nas strzela. Chiesa 16 goli, 4 asysty. Ogólnie tak, mój skład no to bramce Szczęsny, obrona od prawej Cancelo, Bremer, Zyle, Kostić. Prawe skrzydło Kulusewski, środek Pogba, Locatelli, na lewej Chiesa. No i atak Ronaldo Vlahovic. Mój junior tutaj prawoskrzydłowy Aguilar i ma oceny 71. Nie wiem, to jak u niego tyle samo, z potencjałem. Nie wiem jak u niego z potencjałem, ale wydaje mi się, że miał ponad 80, także no to zobaczymy. Lepiej, chociaż jak patrzyłem sobie teraz na jego plan rozwoju, to 72, żeby wbić, to tam 10 tygodni mu chyba zajmie, więc niby potencjał miał całkiem niezły, ale dosyć długo wbija ten overall, mam wrażenie. U mnie nie patrzyłem w sumie, ale no generalnie mój ma tam mało potencjału, więc myślę, że z juniorem wygrasz. No jego podsumowania to tyle w sumie. Okej. Okay. Dobrze, przechodzimy do drugiego sezonu, no i zaczynamy od transferu Tioła do Olympique Lyon, sprzedałem go za 13 milionów, następnie Dusan Vlahovic kupiony za 125 milionów, oczywiście nierealistyczny transfer, no przyznaję, ale no w tej serii nie wszystko musi być realistyczne, a po tym jak zobaczyłem ile on strzela u Shadowa i ile on strzelał u mnie, tylko że w drużynie przeciwnej, no to stwierdziłem, że mam kasę, kupuję go. No a tym bardziej, że jeszcze potrzebowałem napastnika. Audero też kupiony, bo potrzebowałem rezerwowego bramkarza, a więc kupiony za 9 baniek plus Colombo. Lazetti sprzedany, no i wzięty za darmo Luka Modric, potrzebowałem pomocnika na zmianę, więc Luka Modric ma 80 oceny. Oczywiście on miał większą ocenę, ale ona już mu spadła, bo pokazuję wam te transfery w październiku. Bo zapomniałem po prostu wcześniej. W styczniowym okienku transferowym biłem się cały czas z myślami, czy kogoś nie kupić. No i w końcu nie kupiłem nikogo. Caldara odszedł za darmo, no i Gashi sprzedany za tam jakieś drobne. Naprawdę, chciałem tutaj zrobić jakiś transfer, ale nie wiedziałem gdzie. Uważam, że wszystkie tutaj punkty są naprawdę mocne w naszej drużynie. No tak, Vlahovic kontuzja niestety. Ale tak, najsłabszy punkt to jest Porro. 86, no go nie będę wymieniać, bo tak naprawdę nie ma zbyt dużych alternatyw. Ben Nasser, no kurczę, on wygląda naprawdę dobrze. No nie chcę wymieniać tego gościa, oczywiście mógłbym i pewnie by się opłacało, ale czy jest sens, nie wiem. Szybko pokażę wam jeszcze sytuację ligową i tak dalej. Milan, pierwsze miejsce, 16 punktów przewagi. No tutaj deklasujemy rywali. Zresztą zobaczcie, jak wyrównana jest Serie A w tym roku. Spójrzcie sobie na drugie i ósme miejsce, naprawdę małe różnice. W Coppa Italia, tutaj jestem w ćwierćfinale, zagram z Napoli. Jeśli chodzi o UEFA Super Cup, to wygram 2-0 z Tottenhamem. W Champions League, zobaczmy jak nam idzie. Wyszliśmy z grupy, zagramy z Olympique Lyon. No a wyszliśmy z dosyć łatwej grupy, bo tylko Ajax i Sevilla to tak właściwie poważne zespoły tutaj. W Super Pucharze Włoch nie biorę udziału, bo nie wygrałem ligi ani pucharu, także no niestety tutaj punkty będą stracone. Okej, okay, także ja w drugim sezonie zdecydowałem się na zakup Antonego Martiala, Matii Caldary, sprzedałem Paula Pogbę. Zakupiony został Irving Lozano, Nicolo Barella, Jerimina, sprzedany Miretti, Desciglio, tutaj wypożyczenie juniorzy, sprzedany Ranocchia, wypożyczenie Colombo, no i sprzedany Dragusin. Do pierwszego składu jedynie tutaj Barella w miejsce Paula Pogby, no a reszta na ławeczkę do rotacji, bo w poprzednim sezonie troszeczkę mi brakowało zawodników. No i były problemy później pod koniec sezonu. W zimowym okienku dokonałem jednego wzmocnienia. Zakupiłem Wiktora Osimhena na napad za Ronaldo, który już tutaj się powoli starzeje. No oprócz tego widzicie w tle tutaj zawodników, których sprzedałem. Kulusewski odchodzi, ale to dopiero w przyszłym sezonie
jako gościu po prostu bez kontraktu, bo nie przedłużałem tych kontraktów, skoro gramy ostatni sezon. Po połowie tutaj sezonu sytuacja w tabeli wygląda następująco. W lidze mamy pierwsze miejsce, 8 punktów przewagi nad Napoli, także jesteśmy na dobrej drodze, żeby tutaj ponownie wygrać mistrzostwo. Super Puchar tutaj już wygrany z Fiorentiną 2-0. W Pucharze Włoch gramy w ćwierćfinale, mamy Inter, także dosyć trudny rywal. Jeżeli tutaj z Interem uda się wygrać, to później już raczej łatwiejsi przeciwnicy nas tylko czekają. Super Puchar Europy tutaj wygraliśmy 2-0 z Manchesterem United. W Lidze Mistrzów gramy w 1/8, gramy z Barceloną. No tutaj 10 punktów w grupie, drugie miejsce, było gorąco, bo prawie tutaj spadamy do Ligi Europy. Na całe szczęście w ostatniej kolejce udało się ze Slavią wygrać i wbiliśmy się na drugie miejsce. No i po połowie sezonu to tyle. Dobra, jesteśmy pod koniec drugiego sezonu u mnie i tutaj jeśli chodzi o tabelę, no to wygrałem ligę, 12 punktów w lidze, znaczy przewagi. Tak. Drugie miejsce Napoli, trzecie Juventus, czwarta Roma, więc w ogóle nie ma Interu, Inter jest dopiero dziewiąty. No słabiutko, ale oni mają dosyć dużo dziadków, to pewnie no nikogo tak lepszego nie kupili, grali tymi dziadami. To możliwe, aczkolwiek królem strzelców Serie A jest Lautaro Martinez. U mnie nie ma żadnego króla strzelców, w sensie nigdzie mój zawodnik nie jest królem strzelców, ani w Lidze Mistrzów, ani w lidze. Okay. W Coppa Italia wygrałem 2-0, także z Juventusem 2-0, także tutaj jest kolejny punkcik. UEFA Super Cup, tutaj wygrałem też 2-0, zapomniałem, że w ogóle brałem tutaj udział, ale wygrałem 2-0. Champions League, no i tutaj troszkę zepsuło się tutaj mój potencjał na ten sezon, bo odpadłem w ćwierćfinale już z Manchesterem City, a naprawdę była szansa, żeby tutaj dużo punktów zgarnąć, no a tak potrójnej korony nie dostaję, nie? No bo trzeba mieć i Ligę, i Ligę Mistrzów, żeby no zaliczyć tak. do potrójnej korony, więc odpadłem w ćwierćfinale z Manchesterem City, który wygrywa Ligę Mistrzów. A, no to spoko, fajnie w sumie. Może IRL w końcu im się uda. No, przydałoby się, nie? Przecież hiszpańscy trenerzy obecnie. No, chodzi mi tutaj o Enrique, o odpad z Maroko. A my to nagrywamy dosłownie parę godzin po meczu. No, godzinę. Godzinka no. może no, dwie. Nawet. No. Zabawne były te karne. Naglądali się Roberta Lewandowskiego i powtórzyli. Naśladują teraz. Jeśli chodzi o skład, no to na ataku kupiłem wspomnianego wcześniej w naszej rozmowie Vlachovicia, ale no nie pomógł on aż tak. O. Miała tam 20 parę bramek, ale no królem strzelców nie został, na to liczyłem. Na pomocy jest Tonali 90 oceny, Bennacer 8,6, Paqueta 8,9, Leao 90 na skrzydle, Maddison 8,7 na skrzydle, na boku obrony Porro 8,8 i Theo Hernandez 90, no i na środku Kessié, Tomori i na bramce Mike Maignan. Z ciekawostek wzięty za darmo Modric. Na początku tam dosyć często grał, ale teraz ma 77 overalla, więc głównie grzeje ławę. Generalnie mam strasznie stary skład, jeśli chodzi o te rezerwy. Ale pierwszy skład masz dosyć mocny, tak, ładnie się porozwijali i są tam dosyć młodzi, więc bardzo prawdopodobne, jak tak patrzy na swoją drużynę, że zgarniesz i za wiek, i za ocenę ogólną. Możliwe, bo właśnie jeszcze sobie przestawiłem Decatelary do podstawowego składu, no bo ma tyle samo overalla co Maddison, czyli 8,7, ale jest 4 lata młodszy, więc tutaj wspomogę się. Co do juniora, to muszę go znaleźć. 72 overalla, no tak jak mówiłem, potencjał był bardzo niski, więc on się rozwinął tylko o plus 1 teraz. Więc tutaj raczej wygrasz. No i statystyki, no to Leao 29 bramek, 19 w Serie A, no ale niestety nie starczyło, żeby zostać królem strzelców. Maddison 22 gole, Vlachovic 21 goli, 10 goli Kessiego za środka obrony, 16 goli Paquety i 10 asyst Paquety, także też ładnie. No i Decatelare tylko 6 goli w 34 meczach, także tutaj cienko. To mało w sumie. No mało, mało. Średniej wieku składu i średniej oceny składu nie zapisałem sobie jeszcze, nie wyliczyłem. Także to wszystko będziecie mieli zaktualizowane zaraz. Ja tak samo. Także no, to będzie to na bieżąco. Dodamy w montażu. Znaczy Birut doda, tak bo jest. On będzie montował. A jeśli chodzi o budżet, no to kurde, nigdy nie wiem, gdzie mam tutaj patrzeć. No bieżący budżet, nie? Jak A, masz dobra, biuro finansowe, to strasznie bieżący jest, budżet. Strasznie jest to jakoś zrobione, nie wiem, tak nieinstynktownie. Mam 111 milionów, także nie za dużo, nie za mało, tak wiesz. Okay. Myślałem, że będzie więcej w sumie. Okay. No i co? No i to tyle siedzi moje podsumowanie. Lecimy do Shadowa, średnią wieku i średnią oceny będziecie mieć właśnie pod koniec odcinka, jak już zobaczymy z Shadowa skład. Okej, okay, także mój drugi sezon poszedł całkiem nieźle, mogło być troszeczkę lepiej, ale i tak uważam, że było spoko. Ligę udaje się wygrać, 89 punktów, pierwsze miejsce. Dalej nice. Mamy Inter, Milan i czwarte Napoli. Dalej Super Puchar Włoch, tutaj wygrywamy 2-0 z Fiorentiną.
Dalej, Puchar Włoch. Tutaj niestety odpadłem w ćwierćfinale przeciwko może Interowi. Lekko nadgonię, może się uda. Super Puchar Europy. Tutaj wygrywam 2-0 z Manchesterem United. W Lidze Mistrzów niestety odpadliśmy w półfinale przeciwko Manchesterowi City. Dosyć mocno zgnoili. 3-6 było. W półfinale Ligi Mistrzów w ogóle Arsenal. Do ćwierćfinału doszła Nicea i teraz dopiero zauważyłem Trabzonspor. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów był. To jest w ogóle jakiś rekordowy chyba wynik Trabzonsporu. Tak. Grali z Arsenalem, także mocna para ćwierćfinałowa. Co taka bardziej Liga Europy, nie? Jak nie Liga Konferencji. Chociaż obecnie Arsenal liderem Premier League. Ligę Mistrzów, a nie na długo, spokojnie, City ich przegoni. Królem strzelców Korea z Napoli, Vlahovic był drugi, także niestety nie ma punktu. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, czy tutaj za to jest jakiś punkcik? Już sprawdzamy. No niestety Erling Haaland, 11 bramek, tutaj zgnoił konkurencję. Trzeba było go na kupić. Drugim miejscu. No, chciałem, ale nie chciałem z budżetem przeginać. Bałem się ten, że... No nie chciałem znowu tak... całego budżetu wydawać, chciałem sobie trochę zostawić w końcu. To ja jako ciekawostka dodam, że królem strzelców u mnie w Lidze Mistrzów został Ronaldo, który jest z Manchester United i ma 14 goli. No, przynajmniej w FIFA jeszcze ma jakąś drużynę. To drugi racja. Był Kieza, który miał tam 7 goli, także za strzelców niestety bez punktu. W budżecie 174 miliony, także chyba pierwszy raz mam większy budżet od ciebie, bo w sumie w tym drugim sezonie kupiłem chyba tylko jednego zawodnika, tak droższego. No ja też, ja tylko Vlahovicia. Ja tylko Vlahovicia kupiłem, a tak to nikogo. Ja kupiłem Wiktora Osimhena na Przełodowy. Napad, bo Ronaldo był już dosyć stary i chciałem kogoś, kto jest podobny overallowo, też nie młodszy myślałem, i też się mi ładnie rozwinął do 88. Także kupiłem tylko Osimhena. Kilku tam sprzedałem, kilku mi odchodzi jako wolni zawodnicy, ale to dopiero po sezonie, bo tam nie przedłużałem tych kontraktów, skoro gramy tylko 2 sezony. Tak, w ogóle mój wyjściowy skład, no jedyna zmiana względem poprzedniego sezonu, no to jest Osimhen za Ronaldo. Ronaldo spadł do 84. No i teraz tak, mój wyjściowy skład. Szczęsny 8-9, Cancelo 9-1, Bremer 8-8, Zyla 8-9. Kostić 8-8, Chiesa 8-8, McKennie 8-4, Barella 90, Kulusewski 8-5, Vlahovic 9-1 i Osimhen 8-8. I mój junior ma oceny 78. Ładnie. To Juan Aguilar. Jeden z lepszych chyba. Bo ten sam co pierwszym sezonie mówiłeś, nie? No to dużo lepszy niż mój. Tak. On mi się ładnie rozwinął, bo ja go dałem na wypożyczenie do Benfiki i plus 7 zaliczył aż w tym nie, sezonie. Nie, gość na wypożyczenie miał plus 1. Okej, także moi najlepsi zawodnicy, jeśli chodzi o statystyki indywidualne, no to tak. Vlahovic 27 goli, 14 asyst. Chiesa 21 goli, 17 asyst. Ronaldo 17 goli, 3 asysty. Także jeszcze musimy policzyć tutaj średnią ocenę i średni wiek i za to jeszcze będą dodatkowe 2 punkty do zgarnięcia. Tak jest. Zobaczymy. Tak. Znaczy wy już widzicie. Tak, no ogólnie nie wiemy do końca... jaki jest wynik, ale wydaje nam się, że raczej ja wygrałem. Tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie w montażu. Ja na koniec odcinka jeszcze będę miał do widzowie jedną prośbę, ponieważ tak się składa, że nagrywamy to w urodziny Biruta, także jeżeli ktoś do tego momentu ogląda, to bardzo proszę, żebyście w komentarzach złożyli tutaj dla Biruta jakieś życzenia, napiszcie mu 100 lat czy coś. Ja będę bardzo wdzięczny. Chyba możemy kończyć odcinek tak w sumie. No tak, no to bardzo tutaj fajne zakończenie. Generalnie wydaje mi się, że wygrasz. Może gdybym ja miał lepszy budżet i lepszego juniora, to może miałbym szansę, ale generalnie wydaje mi się, że wygrasz. Oczywiście następny odcinek będzie u Shadowa, także zapraszam już teraz do niego. No, nie wiem, kiedy się pojawi. Postaram jakoś szybko. Teraz udało te 2 punkty zgrać. No tak, tak. Właściwie junior i budżet to były rzeczy, które najczęściej ja wygrywałem, ty często wygrywałeś strzelców na przykład, nie? Ja zawsze wszedłem jak najmocniej w skład i zerowałem się kompletnie. No. Nie z tymi pieniędzmi, ale do juniorów jakoś nie wiem, tak mi się nigdy jakoś nie rozwijali za dobrze, a teraz mi wyjątkowo poszło. Dobra, także żegnamy się i oczywiście pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, wbijajcie do Shadowa, no i lecimy, siema. Franko.